Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym kolejny raz, tak jak miało to miejsce w ostatnich latach, będziemy Państwu chcieli przybliżyć troszeczkę technologię bezwykopowej naprawy, renowacji przewodów. W latach poprzednich opowiadaliśmy o tym, w jaki sposób wykonujemy naprawę, uszczelnienie kanalizacji przez wprowadzenie rękawa termoutwardzalnego. Opowiadaliśmy na temat tego, jak można to zrobić przy wykorzystaniu technologii utwardzania gorącą wodą przez utwardzanie parą, a w dniu dzisiejszym ponieważ jesteśmy pomiędzy referatem opowiadającym o konserwacji, a przed referatem opowiadającym o technologii oświetlenia LED-owego, opowiem Państwu troszeczkę na temat rzeczy, które pozwalają wykorzystać oświetlenie LED-owe w troszeczkę inny sposób, aniżeli tylko oświetlanie budynków zewnętrznych, z zewnątrz. Teczka prezesa zawiera przeważnie wiele rzeczy. Są to i umowy, są to kontrakty. Rzadko kiedy w teczce są pieniądze, ale takie rzeczy też trzeba mieć. Natomiast to, co chciałbym Państwu pokazać w pierwszej kolejności, to jest zastosowanie takiego prostego na pierwszy rzut oka urządzenia. Jeśli Państwo pozwoli się na moment, podłożę. Proste urządzenie, przy pomocy którego mamy możliwość zajrzenia w, można powiedzieć, w każdą dziurkę, w każdy kącik. Przy czym to, co dla nas jest rzeczą najistotniejszą, jest to możliwość zajrzenia do przewodu. Przy pomocy takiego małego urządzonka, zasilanego właśnie lampami LED-owymi, można zajrzeć na przykład do przewodu wentylacyjnego, możemy zajrzeć do przyłącza kanalizacyjnego od strony łazienki, od strony kuchni. Tego typu urządzenia są, można powiedzieć, niezbędnym elementem dla właściwego rozeznania tematu, co mamy naprawić. Te rzeczy, które Państwo widzicie tutaj, to są przykłady naszych realizacji. Lewy górny i prawy dolny są to renowacje przy zastosowaniu gorącej wody. Lewy dolny jest to utwardzanie parowe, a prawy u góry jest to renowacja pionu wentylacyjnego. Oświetlenie LED-owe może być wykorzystywane przy pomocy nie tylko takiego urządzenia przenośnego. Tutaj obok jest urządzenie przewoźne, które pozwala również na zaobserwowanie, zrobienie inspekcji telewizyjnej i przejrzenie przy pomocy napędu mechanicznego.
Natomiast zastosowanie kolejne, to co Państwo widzicie, jednocześnie potrafi czyścić przewód, ale oprócz tego również potrafi pokazać, uruchom film, potrafi również pokazać, co w tym przewodzie jednocześnie się znajduje. Co jest istotne przy tego typu zastosowaniach, to jest kwestia elastyczności prowadzenia. No, nie mamy synchronizacji. Nie mamy niestety synchronizacji wizji z... Spróbujemy, może uda się to jeszcze raz odpalić. Dobrze. Dobrze. Nie ma problemu. Jak Państwo widzicie, jest to dosyć skomplikowana konstrukcja, gdzie jest szereg przewodów, które są pozałamywane pod kątem 90 stopni, co jest rzeczą zazwyczaj niezwykle skomplikowaną do pokonania. Przeważnie do tego są wymagane czyszczaki, tak żeby można było do przewodu się dostać. Natomiast przy zastosowaniu takiej kamery, która jest napędzana wodą, istnieje możliwość wprowadzenia i przechodzenia bezpośrednio z przewodu głównego pod kątami do kolejnych załamań, zagłębień. Jest to technologia niezwykle przydatna, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie istnieje możliwość innej oceny stanu technicznego, jak tylko z jednego punktu. Z czyszczaka, z dachu, ze strychu. Czasami jest dojście tylko i wyłącznie na przykład od strony przyłącza, od strony toalety czy wanny. Ta kamera potrafi, tak jak Państwo widzicie, pokonać szereg zakrętów i w efekcie końcowym nie tylko pozwala na zdiagnozowanie tego, co w przewodzie się znajduje, jakie są jego uszkodzenia, ale jednocześnie również te przewody się czyści. W ubiegłym roku realizowaliśmy tutaj w Krakowie na zlecenie gminy wyznaniowej renowację kanalizacji, pionu kanalizacyjnego, którego no nie sposób było zdemontować ze względu i na charakter zabytkowy budynku, jak też i ze względu na to, że po prostu ten pion nie był czyszczony, zarósł. Przy pomocy takiej kamery, przy pomocy takiego urządzenia, co prawda trwało to 2 dni, ale udało się całkowicie ten przewód wyczyścić i dokonać finalnie naprawy. Teraz pokażemy Państwu kolejny produkt, którym się posługujemy. Jest to mianowicie kamera. Może Pan przesunąć na następny. Jest to kamera, która dla odmiany nie porusza się. Wszystkie kamery, które są Państwu znane, zapewne są to kamery, które mają swój własny napęd, bądź to elektryczny, bądź pneumatyczny, bądź tak jak tutaj widać było, jest to woda. Natomiast w tym przypadku jest to kamera, którą lokuje się i instaluje się. Którą instaluje się bezpośrednio w studni. Ta kamera się nie porusza. Porusza się natomiast optyka tej kamery. Składa się z żerdzi,
teleskopowej o długości do 9 metrów w rozwinięciu, włożona pionowo do studni, pozwala na scentrowanie z osią kanału, a oprócz tego są zamontowane do niej dwa obiektywy, przy czym jeden z tych obiektywów jest obiektywem szerokokątnym, dającym światło po szerokości na krótkim odcinku, natomiast druga kamera pozwala na wgląd, i teraz drugi film, pozwala na wgląd do wnętrza przewodu i to na długości do 160 metrów. Innymi słowy, jeżeli przewód jest w miarę prosty, to możemy zobaczyć to, co się dzieje i pomiędzy studniami, i poza studniami, no na długości, na sporej długości. Nie jest to oczywiście kamera, która pozwala na dokładny opis tego, co w przewodzie się znajduje, natomiast dzięki temu możemy zobaczyć, czy występują jakieś przeszkody, którymi należy się zająć, które należy potraktować w sposób specjalny. I wreszcie to zastosowanie technologii LED, które jest zastosowaniem najistotniejszym w dzisiejszym referacie, to jest sposób nowy na utwardzanie przewodów. Technologia LED, dzięki której znacząco wzrasta szybkość realizacji dla renowacji przewodów. Całość urządzenia może być napędzana i jest wprowadzana przy pomocy chociażby takiego wózka. To, co jest widoczne na pierwszym planie, to jest tak zwany pociąg świetlny. Tego typu rozwiązanie bazujące na lampach LED-owych wymaga tylko i wyłącznie wprowadzenia tego pociągu do wnętrza przewodu i przesuwania go z pewną stałą prędkością. Szybkość naprawienia odcinka przewodu do mniej więcej 30 metrów zajmuje ni mniej, ni więcej tylko 15 minut. Musi być oczywiście dla tej technologii dostęp nie tylko do studni początkowej, ale powinien być również zapewniony dostęp do studni końcowej, czyli tutaj jest pewnego rodzaju ograniczenie. Natomiast szybkość naprawy kompensuje zdecydowanie wszelkie niedogodności. Technologia LED-owa, poza tym, że jest szybka, jest również bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o uciążliwość. Nie ma zapachów jakichkolwiek przy tym. No i oczywiście bardzo ogranicza uciążliwości związane z jej zastosowaniem. Ograniczenia, które występują w przypadku stosowania technologii LED, to jest zakres stosowanych średnic, czyli mówimy tutaj o średnicach maksimum 250 mm, no i jednorazowy odcinek, który jest do naprawienia, ma długość w granicach do 35 metrów. Tutaj Państwo macie na ekranie porównanie. W pionie jest czas w minutach, jaki jest niezbędny do utwardzenia rękawa, który jest utwardzany przy pomocy pary i jest to mniej więcej 120 minut. W przypadku natomiast LED-owej, to jest tak krzywa do góry, mniej więcej 2 metry na minutę i tak jak widać, czas naprawienia średniej długości przyłącza około
15-20 metrów, jest to okres 8 do 10 minut. Chciałbym jeszcze Państwu pokazać jedną rzecz na zakończenie, ponieważ mamy przygotowany taki typowy schemat typową rurkę, która znajduje się w każdym bloku, w każdym budynku, czyli w naszym przypadku można powiedzieć, że tak wygląda pion. Do tego pionu są włączone odgałęzienia i pod kątem prostym, i pod kątem 45 stopni. Przy pomocy właśnie takiej prostej kamerki istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym tego, co w środku mamy. Ten przewód został naprawiony przy pomocy naszego rękawa Arslev i po wykonaniu renowacji części głównej zostały od wnętrza przewodu naprawione również przyłącza przy pomocy kształtek kapeluszowych. Tego typu rozwiązania są coraz częściej spotykane. Mamy kilka na razie jeszcze realizacji rocznie. Natomiast warte jest to rozważenia jako nieniszcząca alternatywa dla zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, zwłaszcza zabytkowej. To, co Państwo widzicie na monitorze, to jest również obraz z kamery LED-owej, która jest napędzana w sposób mechaniczny. No możemy tutaj oglądać akurat nie przewody, możemy oglądać sufit, ale tego typu urządzenia pozwalają w praktyce spenetrować praktycznie każdą dziurę. Przepraszam bardzo za to krótkie spóźnienie i problemy techniczne na początku, ale mam nadzieję, że nadrobiłem troszeczkę te niedogodności. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję.